Co czeka szkołom niepublicznym po wprowadzeniu reformy oświaty? Na to pytanie starali się znaleźć odpowiedź dyrektorzy szkół z całej Polski, zgromadzeni podczas konferencji Krajowego Forum Oświaty Niepublicznej, która odbyła się w Wałbrzychu. Konferencja została zorganizowana dzięki ośrodkowi doradczo-szkoleniowego Fundacji SGMK z Wałbrzycha i Fundacji Oświaty Ecola z Wrocławia. Zaprosiłam dyrektorów szkół z całej Polski na konferencję właśnie do naszego miasta, żeby na progu reformy ustroju szkolnego podzielić się wiedzą na temat tego, co czeka nasze szkoły, do jakich zmian musimy się przygotowywać i wymienić w tym zakresie jak najwięcej doświadczeń w gronie naszych dyrektorów. Ważną sprawą jest analiza nowego prawa oświatowego, które mocno skomplikowało nam pracę, bo prawo jest obszerne, do tego dochodzą jeszcze przepisy wprowadzające to prawo, do tego jeszcze ustawa o systemie oświaty, która nadal obowiązuje i my chcielibyśmy w tym takim szumie prawnym odnaleźć swoją ścieżkę. Prelegentem konferencji był konsultant do spraw kadry kierowniczej oświaty Jan Lewandowski. Dyskutował ze zgromadzonymi dyrektorami na temat wyzwań, jakie stoją przed nimi w obliczu reformy. Jak zawsze szkoły niepubliczne na rynku oświatowym, nie chcę powiedzieć walczą, ale starają się o pozyskanie uczniów i dzisiaj chcemy przygotować się tak do tych zmian, aby rodzice kolejny raz zaufali placówkom niepublicznym w tym czasie, kiedy zmiany na pewno dotkną organizacyjnie szkoły i publiczne i niepubliczne, stworzyć jak najbezpieczniejsze warunki pracy i przejścia dzieci przez zmianę tego systemu. Chcielibyśmy, żeby ta reforma oświaty była wprowadzona troszeczkę wolniej, że ten sposób, tak szybka ścieżka, do końca na pewno nie jest ścieżką właściwą. Reforma systemu edukacji wejdzie w życie 1 września 2017 roku.